Boki równoległo boku mają długość 3 i 4 pierwiastki z 2, a jego kąt ostry ma miarę 45 stopni. Należy obliczyć pole tego równoległo boku. Przypomnijmy najpierw, jak obliczamy pole tej figury płaskiej. Narysujmy sobie taki przykładowy równoległo bok. O, powiedzmy, że tutaj, że to jest równoległo bok. Opuścimy sobie tutaj z tego wierzchołka wysokość na tę podstawę. Długość tej podstawy oznaczymy literą A. Tutaj mamy kąt prosty, bo to wysokość. Oznaczmy literą H wysokość tego równoległoboku. No i przy takich oznaczeniach pole tej figury płaskiej, pole tego równoległoboku to jest równe A razy H. W naszym zadaniu mamy podaną długość podstawy. To jest A, mamy dane, natomiast nie znamy wysokości. Musimy ją sobie policzyć. Możemy to zrobić, korzystając z informacji o tym, ile jest, jaki jest kąt ostry, że ten kąt ostry tutaj, no bo ten kąt tutaj mamy, to jest kąt rozwarty w równoległoboku, a tu jest kąt ostry. I ten kąt ma miarę alfa, która jest podana i alfa jest równe 45 stopni. Dodatkowo jeszcze mamy informację o tym, jaka jest długość drugiego boku, czyli długość boku B. No i teraz tak, u nas długość podstawy jest równa 3, ewentualnie możemy przyjąć 4 pierwiastki z 2. Nie ma to znaczenia, możemy przyjąć albo, że A jest trójką, a B jest 4 pierwiastki z 2, albo na odwrót. To jest tak naprawdę wszystko jedno, dlatego że możemy równie dobrze potraktować całe to zadanie tak, że gdybyśmy spojrzeli nieco inaczej na ten równoległobok, to znaczy, że moglibyśmy tutaj opuścić wysokość na tę podstawę, tutaj moglibyśmy ją przedłużyć, tutaj opuścić sobie pod kątem prostym. No i wtedy również moglibyśmy tutaj mielibyśmy ten kąt ostry i wtedy też moglibyśmy odpowiednio zastosować wzory. To byłoby mniej więcej, znaczy to wyniki wyszłyby nam dokładnie takie same. Natomiast, żeby nie tracić tutaj czasu dla ustalenia uwagi, przyjmijmy, że w tym naszym zadaniu bok A ma długość 3, a bok B ma długość 4 pierwiastki z 2. Można jeszcze raz przeliczyć potem to zadanie, przyjmując odwrotnie i okaże się, że wychodzi dokładnie ten sam wynik. No dobrze, w takim razie chcemy teraz wyliczyć H. Korzystając z informacji o tym, że ten bok jest równy, ma długość 4 pierwiastki z 2, a alfa to kąt, który ma miarę 45 stopni. Jak policzyć sobie z tego, ile jest równe H? Możemy skorzystać z wartości funkcji trygonometrycznych. Mianowicie wiemy, że sinus kąta alfa to, ponieważ tutaj mamy trójkąt prostokątny, no to w trójkącie prostokątnym sinus kąta alfa jest stosunkiem przyprostokątnej przeciwległej temu kątowi. No i to, ta przyprostokątna przeciwległa to jest właśnie nasze H. Do długości przeciwprostokątnej, czyli do tej długości, a to jest właśnie nasze B. Podstawmy tutaj to, co znamy, czyli mamy tak, sinus kąt alfa to jest 45 stopni. To jest, no H nie znamy, ale znamy B, to jest 4 pierwiastki z 2. No i przekształćmy nieco tę równość. Sinus z 45 stopni to pamiętamy albo odczytujemy z tablic, że jest to pierwiastek z 2 przez 2. No i to jest H przez 4 pierwiastki z 2. No i zapiszmy dalej. W takim razie przekształcając, pomnożymy sobie to obustronnie przez 4 pierwiastki z 2. Otrzymujemy, że H to jest 4 pierwiastki z 2 razy pierwiastek z 2 przez 2. No i widzimy, że tutaj dwójka nam się skróci z czwórką. Natomiast pierwiastek z 2 razy pierwiastek z 2 to nam daje po prostu dwójkę. W związku z tym będziemy mieli 2 razy 2, czyli 4. No czyli już mamy informację, że wysokość w naszym równoległoboku jest równa po prostu 4. No i teraz to już proste zadanie. Wystarczy podstawić do wzoru na pole tego równoległoboku i otrzymujemy, że pole tego równoległoboku to jest 3 razy wysokość, czyli razy 4, czyli 12 jednostek kwadratowych. I to jest
rozwiązanie naszego zadania.